dziś wygramy! Orły! Ale to jeszcze inaczej. Żona przez te lata akceptowała, całą pasję akceptuje cały czas? Bo to jednak trochę czasu pochłania i energii. Weekend zajęte. Pochłania, ale ona już teraz zwyczajna do tego tam się podzięła. I teraz to nieraz mi tam powie, że stary dziad mówi, to będzie lata, jeździł z dzieciakami. Chodzi, ja mówię, to jest moja pasja, ja tu idę, kto mi tu zabroni. Ja tobie nie zabraniam tam nic jakieś tam swoje, a ty mi nie zabraniam mnie. A jak pan był piłkarzem? No. To jak to żona przyjmowała? Czy jeszcze za kawalerskich czasów pan grał? Za kawalerskich. Jak już. Ja już za kawalerskich w porządku, ale to że po meczu. Czy przybrali, czy wybrali do pieca słabsza kośpęka. Ale do tego też trzeba było ją przyzwyczaić. Nauczyć, k***a, jest dobre, co złe. No może ona też badu po meczu. To zostało do dzisiaj. Co? Do dzisiaj zostało. Ja? Panie Marian, jest pan ten gigant, nie? To nas nie zaraz powiem. Nie no, ja mówię chłopaki od serca, to ja mówię prawdę. Wstał pani Wyszycka. Czemu? Kurde, tam strzelała. Trzeba zapalić. No. No. U nas tak było. Jedno, jak ty to wypikujesz, ale...